Cześć. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją poprzedniego i opisuje w nim przebieg wojny w latach 1400-1013. Miłego słuchania. Kości zostały rzucone. Do Merseburga zaczęły się zjeżdżać grupki uzbrojonych wojowników. 15 sierpnia armia była gotowa do wymarszu. Planowany cel ataku pozostawał niejasny, nawet dla najbliższych Henryka. Nauczony byłem doświadczeniem, wiedział, że margrabę ufać nie można. Na szeroką skalę prowadzono więc ułudne przygotowania do przeprawy przez Łabę. Gromadzono w Bożycach i Niżanach okręty, grody nad lewym brzegiem Łaby, zatem Henryk chciał wciągnąć Bolesława w pułapkę, zwieść go, że celem ataku będzie bezpośrednio Polska, dokładnie Łużyce. Król wiedział, co robi, jednocześnie dobrze zaplanował kampanię we właściwym kierunku, którym były Czechy. Gdy wszystko było już przygotowane, wojsko ruszyło w kierunku rzeki. Dzień za dniem wędrowało w kierunku Polski, jednocześnie ich pochód był skutecznie utrudniany przez warunki pogodowe. Mianowicie ulewny deszcz. Powodował on, że żołnierze w zasadzie szli w błocie. Henryk II podjął w najmniej oczekiwanym momencie decyzję o zmianie kierunku. W zasadzie decyzja była już dawno podjęta, teraz tylko dowiedzieli się o tym jego wojownicy. Zakręcili więc i zaczęli maszerować żwawo w kierunku państwa Przemyślidów. Razem z Henrykiem jechał wygnany książę Jaromir, którego król miał na tron praski przywrócić. Pomimo, że chrobry w dalszym ciągu był nieświadomy nadciągającego niebezpieczeństwa, na szlaku, którym podążali wrogowie, znajdowały się posterunki straży granicznej, składającej się głównie z łuczników, w razie konieczności wspieranych pospolitym ruszeniem. Jeden z nich znajdował się na górze, obok której maszerowali, w lesie Mirikwidi. Wojownicy chroniący przełęczy nie byli jednak przygotowani na starcie z regularną armią królewską, co najwyżej na walkę z kilkudziesięcioma rozbójnikami. Mieli jednak tą przewagę, że Niemcy się ich kompletnie nie spodziewali. Wobec tego wysłana przodem część wojsk Henryka uległa strzału. Zdenerwowany Henryk wybrał doborowych, opancerzonych rycerzy, którzy utorowali drogę po spadzistej płaszczyźnie idącym za nimi wojownikom. Przejście zostało zdobyte, łucznicy zapewne stracili życie. Po tym wydarzeniu do chrobrego dotarła wiadomość. Spożywał wtedy posiłek w trakcie uczty. Informację tą przekazał kapelan biskupa Reinberna. Bolesław się jednak nie zakrztusił. Wiadomość mogła go co najwyżej rozśmieszyć, albowiem nie wierzył. Miał ku temu powody. Po pierwsze, jego spiedzy, którzy wobec aktualnego systemu komunikacji dostarczali wiadomości z opóźnieniem, pewnie niedawno poinformowali go o marszu Henryka w kierunku Polski. Po drugie, zdawał sobie sprawę, że normalnym tempem, jeżeli faktycznie zmienili kierunek, dawno powinni stać już pod Pragą. Zignorował więc tą informację i powrócił do ucztowania. Wojska Henryka posuwały się ciągle naprzód. W odbywaniu grodów niezmiernie pomagała mu obecność Przemyślidy, Jaromira. Bowiem mieszkańcy otwierali przed nim bramy. Na dłuższą chwilę marsz zatrzymano pod grodem Żatec. Tam bowiem dołączyli do króla Bawarowie, dowodzone przez zięcia królewskiego, księcia Bawarii, Henryka V Luksemburskiego. Wrota ponownie otworzyli mieszkańcy, a wtedy zaczęła się rzeź załogi polskiej. Jedynie część została oszczędzona, ponieważ król ulitował się, zdegustowany skalą rzezi, i nakazał spędzić wojów chorobrego do kościoła, gdzie jako miejsce święte zabijać nie można było. W grodzie tym rozeszła się wieść. Bolesław umarł. Zapanowała więc powszechna radość wśród stronników Henryka. Strach jednak wśród jego przeciwników. Obawiali się represji i utraty stanowisk. Była to jednak plotka, książę Polański miał się bardzo dobrze, jednakże w dalszym ciągu nieświadome zagrożenia przybyło w Pradze. Po chwilowym, zbyt szybkim triumfie, armia Henryka uspokoiła się i kontynuowała marsz. Przodem wysłano księcia Jaromira wraz z elitarnymi wojownikami królewskimi oraz krajowymi, którzy byli zwolennikami Przemyślidów. Mieli podążać prosto w kierunku Pragi. Chrobrego nie opuścili jednak jego poplecznicy nadal pozostający w otoczeniu Henryka, wysłali do niego gońców, którzy wyprzedzili Jaromira. Przekazali oni Bolesławowi wiadomości dotyczących ostatnich wydarzeń oraz plan Henryka. Bolesław nie miał innego wyjścia. Zaskoczony przez wrogów musiał się ewakuować. Czynił zatem pośpieszne, potajemne przygotowania do odjazdu. Następnej nocy wyjechał wraz z pierwszym oddziałem wojska z Pragi. Niewielka część wojsk królewskich, żądna sławy i łupów, zdołała ich jednak dogonić. Wywiązała się na praskim moście krótka bitwa, w której poległ ostatni sławnikowic. Od czasów masakry w Libicach przebywający na dworze Bolesława i wierny mu Sobiesław. Śmiertelnie raniony strzałem. Dzień po ucieczce Bolesława do Pragi przybył Jaromir. Zanim go jednak do miasta wpuszczono, musiał przed bramą feudałom czeskim potwierdzić ich prawo oraz przebaczyć czyny przedtem popełnione. Zaprowadzono go następnie na tron i przywrócono go do godności księcia czeskiego. Przebrano ceremonialne szaty. W darze otrzymał od swoich wojowników liczne łupy, które zagarnęli zabitym lub uciekającym wrogom. Stamtąd Jaromir ruszył do Wyszehradu. Tam został powołany władcą. Następnie w kościele świętego Jerzego książę czeski złożył hołd lenny królowi. Zwycięstwo zatem było zupełne. Henryk zrealizował w tej wyprawie wszystko, co zamierzył. Bolesław został upokorzony i musiał uciekać. Czechy stały się ponownie lennem królestwa. Mógł zatem świętować. Tak celebrację tego sukcesu opisał Dietmar.
Król, święcąc tam uroczysty w całym świecie dzień narodzin świętej Bożej Rodzicielki, polecił czcigodnemu biskupowi świętego kościoła, Pryzenskiego Gottschalkowi, który w czynach urzeczywistniał imię swoje, by odśpiewał mszę świętą i wygłosił kazanie do ludu, na co tamtejszy biskup wyraził swoją zgodę. Odczytawszy wtedy Ewangelię, zachęcał biskup obecnych do bojaźni Bożej, do przestrzegania związku podwójnej miłości, do posłuszeństwa wobec Boga i do szacunku wobec wyższej władzy. W końcu zwrócił się z całą łagodnością do króla, aby wejrzał w siebie i zechciał wszystkie korzyści, jakie uzyskał kiedykolwiek od najwcześniejszego dzieciństwa, aż po dzisiejsze czasy przypisywać raczej Bożej szczodrobliwości niż zasługom swoim. Ponadto wspomniał o miłosierdziu, które jest jedyną ostoją zbawienia, szacowną ozdobą wiary i wielką pomocą w odpuszczeniu grzechu. Kampania nie została jednak zakończona. Kolejnym celem Henryka stał się kraj Milczan. Zanim jednak ruszył w drogę, uszczuplił swoje siły, odsyłając Bawarów do domu. W kierunku Łużyc podążył z księciem czeskim. Na miejscu zlecili armię oblężenie grodu Budziszyn, które to stanie się symbolem tej wojny. Pojawiać się będzie jeszcze wielokrotnie. Obrońcy nie zamierzali się poddać. Bojownicy króla nie byli skorzy do walki. Henryk, który próbował ich zachęcić do szturmu i prawie nieszczęśliwie zakończył kampanię, bowiem łucznik zwał Budziszyna, posłał w jego kierunku strzałę. Na nieszczęście oblężonych trafiono, ale nie w Henryka, a w wojownika, który stał obok niego. Pola wokół grodu szeroko ścieliły się trupem. Wielu wojów zostało rannych w trakcie ostrzałów, które nieustannie prowadzili łucznicy stojący na wałach. Podejmowano się wielokrotnych szturmów, nieudanych. Załoga czuła się na tyle pewnie, że dokonywała wypadów z grodu. W trakcie jednego z takich pewien saski rycerz Helmuza wykazał się brawurą i gonił Polaków aż pod wały, gdzie niespodziewanie nic jego żywota została przerwana. Zrzucono bowiem na niego z wałów kamień młyński. Przed takim ciężarem nawet najlepszy hełm nie był w stanie go uchronić. Innym razem wojownik zwany Dzikim Tomem w trakcie walk przed grodem wpadł do rzeki Sprewy, przy której gród się znajdował. Tam mimo pancerza został zatłuczony, a inny wojownik, który stanął w jego obronie, padł strzałą przeszyty. Obrońcy nie mogli jednak toczyć walk w nieskończoność. Pomimo swego męstwa i waleczności zapasy były dobrem wyczerpywalnym. Odczuwać musieli głód i pragnienie. Siły Henryka nie dawały szans na zwycięstwo. Przeważał on liczebnie. Załoga Budziszyna wysłała więc do swojego księcia poselstwo. Ten nakazał poddać gród, jeżeli nie są w stanie go obronić. W zamian za prawo wolnego wyjścia. Na taki układ przystał też i Henryk, który aby dobyć grodu samodzielnie musiałby spisać się na znaczne straty, a wielu swoich poddanych uczynić wdowami i sierotami. Król obsadził Budziszyn swoją załogą i powrócił do Niemiec. Po drodze ponownie wzmacniając margrabiów, których władaniu znajdowały się przygraniczne grody. A więc wzmocniono wojskowymi Henryka grody na Łużycach i Miśnie, gdzie możliwy był atak odwetowy Bolesława. Tak więc zakończył się pechowy dla chrobrego rok 1004, w którym to utracił on Czechy oraz Łużyce Górne z Budziszynem. Na marginesie wspomnę jeszcze, że po powrocie Henryk wypuścił z więzienia Henryka ze Schweinfurtu, który odtąd trzymał się z dala od dworu królewskiego. Przegrane zwycięstwo. Król ruszył z flotą na Fryzów i zmusił ich do zaniechania krnąbrnych poczynań oraz przebłagania srogiego gniewu Ludgardy, która była siostrą królowej. Ogłosił także pod sankcją królewską na dworze i we wszystkich hrabstwach swego państwa wyprawę wojenną przeciw Polsce i naznaczył zbiórkę wojska w Licykawie. Wojsko zebrało się w wyznaczonym czasie, to jest 16 sierpnia, i w zapowiedzianym miejscu. Król, spędziwszy święto w niebowzięcia Matki Bożej w Magdeburgu, tegoż dnia po mszy świętej i rozdaniu jałmużny przeprawił się przez Łabę w towarzystwie królowej. Rok 1005 zaowocował więc kolejną kampanią wojenną przeciwko Polsce. Henryk bowiem, rozochocony sukcesami, zapragnął rzucić Bolesława na kolano. Armia zebrała się w Licykawie, ponownie 15 sierpnia. Stamtąd król przeprawił się z królową, to znaczy Kunegundą przez Łabę. Było to jednak przejście symboliczne, bowiem szybko odesłano do Saksonii. Henryk podążał w kierunku Polski, dokładnie Dolnych Łużyc. Zatrzymali się oni w miejscowości Dobry Łuk, gdzie dołączyły do króla posiłki bawarskie pod wodzą Henryka V Luksemburskiego oraz czeskie pod wodzą księcia Jaromira. Ich przybycie wprawiło wojska Henryka w znakomity nastrój. Pojawił się jednak problem, o którym wspomniałem w pierwszym podcaście z serii. Państwo Piastów było okrążone specjalnymi pasami puszcz, w których umieszczano dodatkowe przeszkody. Zwalone drzewa, usypane wały. Oprócz tego znajdowały się tam naturalne fortyfikacje w postaci moczarów, bagien i trząsawisk. Aby przejść przez te puszcze, będące istnymi labiryntami i wyjść z nich bez szwanku, koniecznie okazali się przewodnicy pochodzący z okolic. Musieli oni bardzo dobrze znać obszar. Nieszczęśliwy dla Henryka, przewodnicy byli lojalni wobec Chrobrego, który przez pośredników zdołał ich przekupić. Ci więc wodzili cesarza wąskimi, krętymi dróżkami, co znacznie wydłużyło drogę. To zapewniło księciu Polańskiemu bezcenny czas. Wojsko po długim marszu dotarło do kraju Nice, który leżał między Dolną Nysą i Sprewą. Tam rozbito obóz, nad rzeką Sprewą. Ludzie Chrobrego cały czas śledzili marsz wojska Henryka. Kiedy dowiedział się o tym rycerz Tidburn,
zapewne od połapskich przewodników pozostających w kontakcie z Polakami, 6 września zagarnął dzielnych i ambitnych rycerzy. W tajemnicy przed królem i chciał ich rozbić. Czego to człowiek nie zrobi dla sławy? Zyskał jednak miejsce w kronice. Może było warto, może nie warto, nie mi to oceniać. Wracając, wyprowadził swoich ludzi i ruszył do nieprzyjaciela, który na widok niemieckich rycerzy udał panikę i uciekł między gęsto leżące drzewa. Tidburn nie przewidział zasadzki i zaczął biec na nieprzyjaciela. Stamtąd wojowie chrobrego puścili salwę z łuku. Trup ścielił się gęsto. Podziurawieni strzałami padali po kolei wybitni rycerze. Tidburn, Bernard, Izys i Benon. Wasale biskupa Arnulfa. Poza nimi padło wielu ich towarzyszy broni. Gdy obozujący wojownicy się o tym dowiedzieli, wszyscy wraz z królem napełnili się ogromnym smutkiem. Kampania jednak trwała. Nie można było rozpaczać. Należało ruszać. Zanim siły Henryka dotarły do Odry, armia została ponownie wzmocniona posiłkami. Dołączyli do nich Lucice. Ci, z którymi Henryk zawarł sojusz w Kwedlinburgu w 1003 roku. Nieśli oni ze sobą chorągwie z wizerunkami ich bogów. Skoro już zostali wplątani w wojnę z Bolesławem, zagłębmy się trochę w ich tematykę i dowiedzmy się o nich trochę więcej. Wchodzili oni w skład Związku Wieleckiego. Głównym grodem była Radogoszcz, centrum kultu pogańskiego dla całego Połabia. Całość otaczały drzewa, a dostęp dla tubylców był ograniczony. W grodzie znajdowała się świątynia, zbudowana z drewna na fundamentach z rogów dzikich zwierząt. Ściany ozdabiano wizerunkami pogańskich bogów. We wnętrzu zaś stały posągi bóstw, ubrane w pancerze i hełmy. Każdy z nich podpisany był imieniem, a głównym bogiem był Swarożyc. Znajdowały się tam też sztandary, były one nietykalne w czasie pokoju. Zabierano je wyłącznie na czas kampanii wojennych, kiedy to nieśli je wojownicy piesi. Tidmar opisał ich kult w następujący sposób. Dla strzeżenia tego wszystkiego z należytą pieczołowitością ustanowili tubylcy osobnych kapłanów. Kiedy zbierają się tutaj, by składać bożkom ofiary lub gniew ich przebłagać, kapłani jedynie mają prawo siedzieć, podczas gdy inni stoją, szepcząc sobie wzajemnie tajemnicze wyrazy, kopią z drżeniem ziemię, ażeby na podstawie wyrzuconych losów zbadać sedno spraw wątpliwych. Po zakończeniu tych wróżb przykrywają losy zieloną darniną i wbiwszy w ziemię na krzyż dwa groty od włóczni, przeprowadzają przez nie z gestami pokory konia, którego uważają za coś największego i czczą jako świętość. Rzuciwszy następnie losy, przy których pomocy już przedtem badali sprawę, podejmują nowo wróżbę przez to niejako boskie zwierzę. Jeżeli z obu tych wróżb jednaki znak wypadnie, wówczas oba plemiona idą za nim w swym działaniu. Jeżeli nie, rezygnują ze smutkiem całkowicie z przedsięwzięcia. Ze starożytności, którą fałszowano przy pomocy różnych błędnych opowieści, pochodzi świadectwo, że ilekroć grożą im srogie przykrości długiej wojny domowej, wychodzi ze wspomnianego wyżej jeziora potężny odyniec z pianą połyskującą na białych kłach i na oczach wszystkich tarza się z upodobaniem w kałuży wśród straszliwych wstrząsów. Ile okręgów w tym kraju, tyle znajduje się świątyń i tyleż wizerunków bożków doznaj czci od niewiernych. Między nimi jednak wspomniany wyżej gród posiada pierwszeństwo. Gdy na wojnę ruszają, zawsze go pozdrawiają, gdy szczęśliwie z nim powracają, czczą go należnymi darami przez los oraz konia, jak wyżej powiedziano, pilnie badają jako ofiarę stosowną winni kapłani złożyć bogom. Niemy gniew bogów łagodzą ofiary z ludzi i z bydła. Związek Wielecki był federacją plemion. Nie miał nad sobą władcy, a najważniejsze sprawy rozwiązywano na zgromadzeniach. Do zatwierdzenia decyzji potrzebna była jednogłośna zgoda. Wróćmy zatem do momentu, w którym się zatrzymaliśmy. Armia dotarła w okolice Odry, gdzie rozłożono obóz nad rzeką Bóbr. Po drugiej stronie czekał już Bolesław, umocniwszy wojskami i obwarowaniami brzeg, czekał w krosie na rozwój sytuacji. W takich warunkach przeprawa na drugą stronę wiązałaby się dla Henryka z ogromnymi stratami. Podjął jednak ryzyko i zdecydował się na atak. 7 dni szturmowano, a wszelkie ataki rozbijały się o umocnienia chorobrego. Wobec tego zaczął przygotowywać okręty i mosty. Było to jednak działanie złudne, podjęte dla zmylenia przeciwnika, bowiem rozesłał on w obie strony rzeki zwiadowców, którzy mieli szukać brodu. Udało się taki brud znaleźć. Kolejnego dnia o świcie 6 legionów przekroczyło rzekę na rozkaz króla. Na szczęście zauważyła to straż Bolesława. Wobec takiego rozwoju sytuacji, ze względu na to, że Henryk przeważał go liczebnie, podjął decyzję o odwrocie. Uciekał tak szybko, że na miejscu pozostawano znaczną część dobytku. Nie dość szybko. Henryk przeprawił się przez rzekę i prawie udało mu się dopaść chorobrego. Jednak musieli czekać na lociców, którzy znacznie się opóźniali. Po czasie oddziały króla puściły się w pościg za księciem. Było już za późno. Nie udało się dogonić pierzchających oddziałów chorobrego. Stamtąd król ruszył do opactwa pod miejscowością Międzyrzecz. Tam obchodził święto Legionu Tebaickiego. Co jest nadzwyczajne, udało mu się na tyle zdyscyplinować wojsko, że dobra klasztory nie zostały zrabowane. Stąd armia maszerowała w głąb Polski, po drodze paląc, niszcząc i grabiąc co tylko się dało. Chroby nie pozostał bezczynny. Przy odwrocie pozostawił na drodze liczne zasadzki, które miały skutecznie obrzydzić Henrykowi życie.
Mianowicie w lasach czekali łucznicy, oddziały, które udawały się po pożywienie również nie były bezpieczne. Wojowie Bolesławy wyłapywali ich i mordowali. Wojsko zatrzymało się 2 mile przed Poznaniem, na prośbę można władców saskich. Henryk rozesłał po okolicy zagony wojska, ponieważ kończył się prowiant. Żaden z nich nie wrócił. Wszystkie wpadły w zasadzki i zostały wyrżnięte. Obie strony były zainteresowane pokojem. Chrobry, gdyż zagrażała mu całkowita klęska w oblężonym grodzie. Henryk, gdyż jego wojsko przejawiało coraz więcej niechęci do kampanii wobec głodu i licznych strat. Nawiązano więc rozmowy. Do Poznania wjechał arcybiskup Tagino oraz najbliżsi doradcy króla. Zawarto w Poznaniu pokój, którego warunki niestety, ale nie są znane. Wiemy, że nie był dla Henryka korzystny w porównaniu do podniesionych wysiłków i odniesionych sukcesów. Król więc ruszył w kierunku Saksonii, prowadząc za sobą żałosne niedobitki wojska oraz ciała poległych. Powrócił do Merseburga, a tam rozpoczął czystki wśród możnych, którzy destabilizowali sytuację w kraju. Na stryczku swój żywot zakończył sławny rycerz Bruncjon z Merseburga oraz słowiańscy możni, Borys i Przemysł wraz ze swoimi stronnikami. Zwiększył częstotliwość rozmów ze stadoranami, aby zacieśnić z nimi współpracę. Mówił z nimi potrzeby swojego państwa i w zasadzie narzucał swoje postanowienia. Aby wzmocnić wschodnie pogranicze, odbudował zniszczoną wcześniej twierdzę Arneburg. Wskazuje to, że nie mógł mieć z nimi przyjaznych stosunków. Skoro wzmacniał pogranicze, musiał obawiać się ataku. Podsumowując kampanię, teoretyczne zwycięstwo odniósł król Henryk. Jednakże pomimo stanięcia pod Poznaniem, nie zdobył on żadnego grodu, a jego wojsko było dziesiątkowane. Z drugiej strony ucierpiał kraj Bolesława, który był palony i grabiony przez wojów Henryka. Jednakże tylko na wąskim szlaku przemarszu wojska. Straty w wojsku polskim były jednak o wiele mniejsze. Zapanował więc pokój. Fortuna kołem się toczy. Rok 1006 upłynął Henrykowi na łagodzeniu sytuacji w Rzeszy oraz walka z księciem Flandrii, Baldwinem. Bolesław jednak nie zapomniał o wojnie i ani myślał ustępować. Prowadził ożywione rozmowy w celu pozyskania sojuszników. Szukał ich wśród Wolinian, Lutyków oraz Czechów. Warto w tym momencie wspomnieć, że w trakcie walk z cesarstwem Bolesław utracił Pomorze Zachodnie, nie znamy jednak dokładnej daty. Niezadowoleni z prowadzenia agitacji w swoim kraju Wolinianie, Lutycy oraz książę Jaromir wysłali do króla posłów. Przybyli więc w święta wielkanocne, 6 kwietnia 1007 roku do Ratyzbony, gdzie przebywał Henryk. Donieśli mu, że Bolesław cały czas planuje kolejną kampanię przeciwko Henrykowi, ponadto, że nakłania ich obietnicami oraz pieniędzmi do zmiany strony. Oświadczyli, że jeżeli król nie wystąpi zdecydowanie przeciwko Bolesławowi, a dalej będzie trwał udawany pokój, to nie pozostaną mu wierni. Zdesperowany król podjął decyzję, przychylił się do warunków dyktowanych mu przez wysłanników i po uprzednim ugruntowaniu swojej decyzji przez wysłuchanie opinii doradców i książąt wysłał do Bolesława posła. Z poselstwem udał się zięć Chrobrego, graf Herman. Wiadomość była krótka, ale treściwa. Henryk wypowiedział zawarty w Poznaniu układ pokojowy. Odpowiedź Bolesława była natychmiastowa i bardzo jednoznaczna. Zebrał on bowiem swoje wojsko i ruszył w kierunku cesarstwa, a był to maj. Dość nietypowa pora na prowadzenie kampanii. Zazwyczaj wybierano późne lato, gdyż było już po żniwach, lub zimę, kiedy to mróz ścinał bagna, rzeki i umożliwiał swobodne oraz szybkie poruszanie się konnicy. Chrobry wtargnął z wojskiem do kraju Morzyczan, który to leżał na prawym brzegu Łaby, tuż naprzeciw Magdeburga. W ten sposób Chrobry zerwał wszystkie przyjazne kontakty z mieszkańcami tego miasta, bowiem dobra arcybiskupstwa leżały głównie w tej krainie. Możliwe jest, że Bolesław pustoszył je celowo, zdenerwowany faktem, że biskupstwo poznańskie w dalszym ciągu było zależne od arcybiskupstwa magdeburskiego. Z Morzyc wojsko ruszyło do Czerwiszcz, grodu warownego stanowiącego stolicę kraju Czerwiszczan, leżącego na prawym brzegu Łaby. Gród został zdobyty, a mieszkańcy uprowadzeni w niewolę. Przygraniczni możni naprędce zmobilizowali zbrojnych i ruszyli za Bolesławem pod Czerwiszcze. Spóźnili się jednak. Nie zamierzali odpuszczać i puścili się w pościg. Zmądrzeli w miejscowości zwanej Jutterborg. Zauważyli bowiem, że ich siły są niewielkie i nawet jeżeli dogoniliby księcia, zostaliby z niego zmiażdżeni. W hańbie powrócili więc do domu. Bolesław w tym czasie zajął ponownie Łużyce, kraj Żarowian, leżący między Nysą a Bobrem, i kraj Słupian. Następnie przystąpił do oblężenia Budziszyna, w którym znajdowała się załoga grafa Hermana, jego zięcia. Książę żądał od mieszkańców poddania grodu. Wiedział on, że na pomoc liczyć nie mogą, co im wskazał. Mieszkańcy grodu chcieli jednak pozostać lojalni wobec swojego pana. Wobec tego zawarto rozejm na 7 dni, w trakcie którego wysłali oni posłów do króla i książąt, aby udzielili im pomocy. Jednocześnie zobowiązali się do obrony grodu przez kolejne 7 dni. Graf Herman, dowiedziawszy się, co się dzieje w jego grodzie, nie pozostawał bierny. Przybył do Magdeburga i zwołał zebranie wszystkich możnych, gdzie oskarżył ich za ociąganie się w udzielanie pomocy jego załodze. Swoim zaś przez zaufanych ludzi dodawał otuchy. Nie otucha była im jednak potrzebna, gdyż Bolesław trafił na naprawdę walecznych żołnierzy. Ale odsiecz. Chrobry ciągle szturmowały swoimi wojownikami. Załoga była przemęczona, ponadto nie była przygotowana pod względem prowiantu na przedłużające się oblężenie. Poszczególni obrońcy zaczęli chwiać się w swoim postanowieniu obrony niczym Spartanie pod Termopilami do końca. Wszelkie wysiłki grafa Hermana okazały się nieskuteczne.
Wojsko pogranicznych margrabów nie zostało zmobilizowane, a władca w dalszym ciągu nie nadciągał. Brak właściwej reakcji strony Teutonów był spowodowany planowaną kampanią Henryka przeciwko Flandrii, która znacznie uszczupliła zasoby wojowników w Saksonii. Bolesław w dalszym ciągu z uporem szturmowały grodu, z pewnością ponosząc liczne straty. Te jednak po stronie obrońców również nie mogły być małe. Nawiązano podobne rozmowy, w których obrońcy poddali gród z jednym zastrzeżeniem. Mogli go opuścić wraz z całym dobytkiem i powrócić do ojczyzny. Właśnie, ojczyzny. Bowiem na Łużycach zostali ustanowieni tylko dla obrony, a pochodzili z innych stron. To również mogło wpłynąć na ostateczną decyzję obrońców. Zatem Bolesław odzyskał utracone wcześniej Łużyce z Budziszynem. W roku 1007 nie doczekał się wyprawy odwetowej, bowiem w Niemczech ponownie wybuchł spór, spowodowany stosunkowo trywialną sprawą, mianowicie obsadzeniem wakującego arcybiskupstwa trewirskiego. Spór ten przerodził się w wojnę domową, którą objęto została znaczna część południowych i zachodnich Niemiec. Król w końcu musiał się zaangażować w nią osobiście. Doszło do spektakularnego oblężenia Trewiru, jednak nie cesarstwo jest tematem podcastu, więc pozwólcie, że pominę te wydarzenia. Ustabilizowanie sytuacji zajęło Henrykowi cały rok 1007. W 1008 również nie doszło do żadnej kampanii. Okres spokoju w stosunkach z cesarstwem Chrobry wykorzystał na zacieśnienie związków z feudami saskimi, odbicie Pomorza Zachodniego oraz umocnienie swoich wpływów w księstwie stodorańskim. Na początku 1009 roku Henryk otrzymał list od misjonarza, późniejszego świętego kościoła katolickiego, Brona z Kwerfurtu, który śladem Wojciecha znajdzie śmierć wśród pogańskich Prusów. Zanim się jednak na misję wybrał, wysłał wyżej wspomniany list, w którym krytykował Henryka za jego postępowanie. Mianowicie, obrońca chrześcijaństwa jednoczy się z pogańskim ludem ze Związku Wieleckiego, aby najeżdżać chrześcijańskiego księcia, który zmuszony do obrony swojego księstwa nie może wspierać misji chrystianizacyjnych. Bruno nakłaniał Henryka do pojednania się z Bolesławem i uderzenia zjednoczonymi siłami chrześcijańskimi na pułapski ośrodek pogaństwa. Henrykowi z pewnością mina zrzedła po czytaniu tego listu. Nie przywykł przecież do tak bezpośredniej krytyki. Jednakże nie dał po sobie tego poznać i w dalszym ciągu utrzymywał przyjazne stosunki z Lucicami, zacieśniając sojusz przeciwko Chrobremu. Przygraniczne porządki. W 1009 roku doszło do sporów na pograniczu pomiędzy feudałami saskimi. Mianowicie grafem Hermanem, synem Eckeharda oraz Guncelinem, bratem Eckeharda. Przewodem konfliktu stała się Marchia Miśnieńska, która pod ogromnym wpływem Chrobrego została przekazana na zjeździe merseburskim Guncelinowi. Herman nigdy nie pogodził się z pozbawieniem go znacznej części dziedzictwa po ojcu. Była to niezwykle korzystna sytuacja dla Henryka, który również nie chciał Guncelina na peryferiach swojego państwa. Ten bowiem był oficjalnie lojalny wobec króla, ale wierny Chrobremu, swojemu sojusznikowi oraz szwagrowi. Kontynuowali oni rozpoczętą już przez swoich poprzedników politykę rozszerzenia wpływów piastów i Eckehardinów na Puławiu. Wpływy piastów na Puławiu ciągle rosły, a tym samym rozludniał się ich związek z cesarstwem. Henryk musiał temu zaradzić, a teraz nadarzyła mu się doskonała okazja, bowiem doszło do konfliktu wewnątrz, dotąd prowadzącego jednolitą politykę rodu Eckehardinów. Spór ten rozpoczął się już w 1007 roku, kiedy Chrobry oblegał należący do grafa Hermana Budziszyn. Stryj Guncelin odmówił pomocy, co walnie przyczyniło się do poddania i utraty twierdzy. Konflikt chwilowo przycichł, aby ponownie rozgorzeć w 1009 roku, kiedy to doszło pomiędzy bratankiem i stryjem do twardych walk. Guncelin z wojskiem ruszył w kierunku posiadłości Hermana, za cel wziął sobie strzałę. Gród wielokrotnie przeze mnie wspominany, stanowił on wiano Regalindy, żony grafa i córki Chrobrego. Pomimo podjęcia się próby szturmu na wały, wojsko Guncelina nie było w stanie dobyć grodu, silna załoga wytrzymała wszystkie ataki. Herman nie chciał jednak wracać z pustymi rękoma. Wybrał sobie kolejny cel, tym razem łatwiejszy, gród Rohelindzi nad rzeką Muldą. Graf nie pozostał mu dłużny, wraz ze swoim bratem Eckehardem ruszyli na wyprawę odwetową. Ich celem stał się zamek nad Soławą, prawdopodobnie Altenburg. Był to jeden z głównych grodów Guncelina. Silnie ufortyfikowany i wzmocniony bardzo liczną załogą, bowiem to tam Guncelin umieścił skarby i trzymał swoje bogactwa. Bratankowie musieli mieć jednak silną armię i spryt wojenny. Udało im się zdobyć majątek margrabiego, którym nie mieszkali podzielić się z wojownikami. Zamek został zrównany z ziemią. Sytuacja była zatem na tyle poważna, że swoją rolę mógł zacząć odgrywać król. Wyruszył on więc do Merseburga, aby dogłębnie przeanalizować sprawę. Tam stawili się przed nim margrabia Guncelin i graf Herman, którzy zaczęli tłumaczyć swoje postępowanie. Król zadecydował. Guncelin jest winny całemu zajściu. Jego położenie stało się jeszcze gorsze. Do jego win doliczono także sprzedaż chrześcijańskich niewolników Żydom, których na rozkaz król nawet nie starał się odzyskać. Na zamiar złego, oskarżono go o współpracę z Bolesławem przeciwko królowi oraz obrazę majestatu. Wkrótce w sprawie Guncelina zapadł wyrok. Został on pozbawiony majątku, godności margrabiego oraz z polecenia Henryka zamknięty pod strażą biskupa Arnulfa. W więzieniu spędzić miał 8 lat. Marchii nigdy już nie odzyskał. Miśnia w tymczasowe władanie dostała się Fryderykowi, grafowi z Eilenburga. W jesieniu Marchia Guncelina została przekazana w lędną grafowi Hermanowi.
Zatem Henryk II zwyciężył na Połabi, usunął załóżnika Chrobrego, a na jego miejsce powołał lojalnego koronie, grafa Hermana. Właściwie, teraz już margrabiego. Nie zraził przy tym do siebie żadnego rodu, gdyż wszystko pozostawało w obrębie jednej dynastii. W tym momencie do akcji wkroczył Bolesław Wielki, o wszystkim doskonale informowany przez swoich załóżników oraz szpiegów, którzy ciągle obserwowali rozgrywającą się akcję. Wszystkie wydarzenia były dla Chrobrego niekorzystne. Stracił on jeden z głównych swoich filarów na Połabiu, który umożliwiał mu skuteczną ekspansję w tym kierunku. Wymiar złego zmienił się margrabem saskiej marchii północnej. Został nim Bernard z rodu Haldenslebenów, wuj dzieci Ody, przyrodnik braci Chrobrego. To zagrażało jego władzy nad całym krajem, ponieważ jego bracia mogli wysunąć roszczenia do tronu książęcego, popierani przez potężnego wuja. To z kolei uzasadniałoby też kolejną interwencję wojsk niemieckich. Na początku jesieni, dzień przed objęciem władzy w Miśni przez Hermana, Bolesław Chrobry, wykorzystując zaangażowanie wojsk Henryka w Górnej Lotaryngii, gdzie walczył z powstańcami pod wodzą biskupa Teodoryka, zarządził atak na Miśnię. Aktualnie za obronę Miśni odpowiadał graf Bruno, brat Guncelina. Być może Chrobry liczył na jego przychylność. Polacy przeprawili się przez Łabę i podeszli niemal pod same bramy grodów w kompletnej ciszy, chcąc zaskoczyć obrońców. Korzystali oni z pomocy dwóch wietników z podgrodzia, którzy obiecali ich przeprowadzić. Niestety, straże były gęsto rozstawione w pełnym uzbrojeniu, gotowe do walki. W takich warunkach walka straciła sens. Powrócili więc do Budziszyna, gdzie oczekiwał Bolesław. Nie był on zadowolony z takiego rozwoju sytuacji. Stał upokorzony i musiał z niczym wrócić do kraju. Następnego dnia do Miśni wjechał Herman, a pełnomocnik królewski przekazał mu margrabiowską władzę. Wraz z objęciem urzędu margrabiego darował wszystkie winy swoim przeciwnikom. Takie łaski jednak nie otrzymali wietnicy, którzy zostali wykryci, złapani i powierzeni na rozkaz Hermana. Przekaz był jasny. Zdrady nie toleruję. Sromotna wyprawa. Jak wyżej wspomniałem, Bolesławowi Miśni zająć się nie udało. W jego ręku pozostawało jednak zdobyte w 1007 roku Łużyce. Henryk II po ustabilizowaniu sytuacji w Niemczech zaraz po Wielkanocy 1010 roku zapowiedział wyprawę wojenną przeciwko Bolesławowi. Ze względu na niechęć możnych saskich, wydany rozkaz był surowy i dosadny. Wojsko zaczęło odbierać się w posiadłości margrabiego saskiej Marki Wschodniej, dokładnie w Białej Górze, aktualny Belgern. Późnym latem 1010 roku niechęć możnych saskich przeważyła, rozpoczęto zatem próby pokojowego zakończenia sporu. Do Bolesława wysłano poselstwo z księciem Bernardem i prepozytem Walterdem. Postawili jednak wygórowane żądania, Chrobry odmówił, a wysłannicy powrócili z niczym. W Białej Górze dołączył ze swoim wojskiem książę czeski Jaromir, lojalny poddany króla Henryka. Wojsko, pomimo tego, że pozostawało na terenie swojego kraju, zachowywało się jak armia okupacyjna. Cały majątek Gerona został zdewastowany, część zabudowań w grodzie została spalona. Oszczędzono tylko czelać. Wynikało to z systemu rabunkowego, jakim wtedy posługiwano się na wojnie. Mianowicie nie brano dużych zapasów żywności, a pożywienie czerpano z tego, co udało się zarabować w okolicy. Stąd przedłużający się pobyt w swoim grodzie doprowadził do jego zniszczenia. Z Białej Góry armia wymaszerowała w kierunku Łużyc. Pod grodem warownym Jaryna schwytano dwóch braci, którzy powracali do Brenny. Byli stodoreńskimi posłańcami, którzy wyruszyli do Bolesława. Zapewne w celu zawiązania przymierza. Zostali poddani torturom, jednak niczego podczas przesłuchania nie udało się od nich dowiedzieć. Skończyli na stryczku. Sytuacja ta postawiła Bolesława wbrew pozorom w korzystnym położeniu, bowiem po wojsku rozeszła się plotka, że stodoranie z Polakami planują potężną operację militarną przeciwko cesarstwu. Henryk mocno się tym zaniepokoił. Trwała jednak kampania i nie mógł otwarcie zakończyć wyprawy. Oznaczało to by upokorzającą porażkę. W tym momencie nieszczęśliwy zachorował, zarówno on, jak i arcybiskup Tagino. Cóż za dziwny zbieg okoliczności. Choroba spowodowała, że niestety musiał z częścią wojska oraz kilkoma biskupami zawrócić do domu. Oczywiście była to inscenizacja, zrobił to, aby bronić granicy połapskiej. Co jednak z wyprawą? Podjęto decyzję o kontynuacji, zmienił się jednak cel. Nie zamierzano rzucać księcia na kolana, stała się zwykłym wypadem rabunkowym. Dowództwo powierzono wielmożom, biskupom Arnulfowi i Meinwerkowi, księciu Jaromirowi i Margrabem, Gernowi i Hermanowi. Ruszyli łupić kraj Ślężan i Dziadoszan, leżące we wschodniej części Polski, przybliżenie dzisiejsze województwo dolnośląskie i południowa część lubuskie. Tam czekał na nich Chrobry ze swoimi wojownikami. Przypatrywał się wszystkiemu z murów Głogowa. Nie zaatakował jednak wojska niemieckiego. Według Ikmara miał swoje posunięcia tłumaczyć w sposób następujący. Wojsko, które widzicie, jest małe liczbą, lecz wielkie męstwem i wybrane z wielu tysięcy. Jeżeli je zaatakuje, to bez względu na to, czy zwyciężę, czy przegram, osłabię się na przyszłość. Król bowiem może natychmiast zebrać nowe wojsko. O wiele lepiej jest dla nas znieść to teraz cierpliwie i o ile to możliwe w inny sposób szkodzić tym pyszałkom bez większej dla nas straty. Wojska niemieckie pustoszyły więc okolice. Pytanie, ile mogli tam znaleźć i złupić? Zapewne tylko dobra nieruchome, jakieś drewniane domki, lepianki, ziemianki, może trochę siana.
Skoro chrobry się tam znajdował przed wojskiem teutońskim, okoliczna ludność musiała być poinformowana o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Wobec tego schroniła się z pewnością w okolicznych puszczach z całym dobytkiem ruchomym. W puszczach byli bezpieczni, nikt obcy nie był w stanie się po nich poruszać. Wszędzie czekały zasadzki. Oprócz tego znajdowały się tam liczne naturalne przeszkody, które czekały na życie śmiałków. Wojsko po spustoszeniu okolicy rozdzieliło się. Części powrócili do domu bezpośrednio, niemal od razu. Możni Sascy wracali przez Mińsko do Łaby, a następnie Niemiec. Tytmar podaje informację, że zadali oni nieprzyjaciołom duże straty, a także donieśli królowi przez posłów, iż wracają z dobrymi rezultatami. Tak jak wspomniałem, duże straty mogły odnosić się co najwyżej do zniszczonych lepianek i spalonych stogów siana. Dobrych rezultatów ciężko się doszukać, bowiem poświęcili ogrom czasu i nie zdobyli kompletnie nic. Nikogo nie pokonali, nie stoczyli żadnej bitwy, nie dobyli żadnego grodu. Udało im się zniszczyć kilka gospodarstw wieśniaków, więc może przejście bez szwanków uzbrojonych i przygotowanych do walki bojów Chorobrego Tytmar uznał za pewnego rodzaju sukces. Wyprawa zakończyła się kompletną katastrofą. Bolesław mógł triumfować. Czeski dramat. Zanim przejdę do właściwego tematu, wspomnę jeszcze lapidarnie o wydarzeniach z 1011 roku. W Niemczech ponownie wrzało. Na zjeździe w Moguncji palatyn lotaryński Ezon, pozbawiony już w 1002 roku dziedzictwa po swojej żonie Matyldzie, która to była siostrzenicą cesarza od Konrada III, ponownie poczuł się niesprawiedliwie potraktowany i wszczął kolejny bunt, który poparli. Bratanek Palatyna, Hezelin, oraz bracia królowej Kunegundy, Henryk V, pozbawiony godności księcia Bawarii, oraz biskup Moguncji Teodoryk. Doszło do potężnej i krwawej bitwy pod Oderheim. Starły się siły buntowników z siłami królewskimi, dowodzonymi przez księcia góry Lotaryngii Teodoryka. Rebelianci przeważyli i wyrżnęli całość armii królewskiej. Dowódcę wzięto do niewoli. Klęska ta zmieniła jednak podejście króla do feudałów i zmieniła sposób ich traktowania. Do tej pory rządził żelazną ręką. Kompromis nie był jego ulubioną formą rozstrzygania konfliktów. Pogodził się z Ezonem i uznał jego prawa do dziedzictwa Matyldy. Ponadto przyznał mu z włości królewskich wyspę na Renie. Zostawmy jednak rok 1011 i przejdźmy do związanych z naszym tematem wydarzeń. A działy się one w 1012 roku. 13 kwietnia w Czechach doszło do przewrotu. Najmłodszy z przemyśliwych, Udaleryk, wygnał z kraju brata, księcia czeskiego Jaromira. Ten ostatni musiał uciekać. Schronił się u Bolesława Chrobrego, przeciw któremu tyle razy występował zbroi. Wbrew pozorom miało to jakiś sens, lojalny wobec króla niemieckiego Kolenik. Chrobry jednak był z nim spokrewniony. Był bowiem synem Dobrawy, która pochodziła z dynastii Przemyślidów. W przewrocie można dopatrywać się też roli Chrobrego. Istniało bowiem przypuszczenia, że Udaleryk ostatnie 2 lata spędził na piastowskim dworze, a Bolesław, dowiadując się o planach kolejnych kampanii niemieckich, pragnął pozbawić Henryka jego głównego sprzymierzeńca i właśnie w tym celu wypuścił Udaleryka. W lipcu 1012 roku ponownie zbierało się wojsko niemieckie. Miejscem spotkania była miejscowość Zribens, dzisiejsze Schrenz. Pod wodzą arcybiskupa Walterda ruszyła kolejna wyprawa niemiecka w kierunku Białej Góry. Wśród możnych, którzy brali udział w wyprawie, ponownie odczuwalna była ogromna niechęć. Pojawiały się głosy, aby zamiast atakować wzmocnić załogami przygraniczne grody. Wkrótce do obozu przybył Jaromir, który poinformował dowództwo o sytuacji zaistniałej w Czechach. Na posiłki stamtąd nie można było liczyć. Wyprawa zatem skończyła się jeszcze przed jej właściwym rozpoczęciem. Wzmocniono grody w Marki Miśnińskiej i powrócono do domu. Walter do domu nie powrócił. Zmarł wskutek choroby. Chrobry, powiadomiony o planowanym ataku na jego ziemię, zaczął mobilizować wojsko. Wiadomość o anulowaniu wyprawy i śmierci arcybiskupa musiała wprowadzić go w świetny nastrój. Przynosił bowiem wojnę na terytorium wroga. 19 sierpnia 1012 roku ruszył w kierunku grodu Lubusz. Gdy stanął pod wami, nakazał w pobliżu rozbić obóz. Fortuna była po jego stronie, wylała łaba i odcięła możliwość przyjścia miastu z ościeczą. Bolesław posłał swoich ludzi do walki i zaczął się szturm na wały. Gród był to jednak potężna załoga, jak na rozmiar tego grodu nieliczna, gdyż wynosiła tylko 1000 obrońców. Do skutecznej obrony potrzebne było ponad 3000. Siły księcia szacuje się na 2-3 tysiące. Był tak pewny zwycięstwa, że w trakcie, gdy jego ludzie zdobywali grodu, on ucztował. Wymieniano się zatem salwami z łuków, przypuszczano szturmy na wały, próbowano wyważyć bramę. Ta w końcu puściła, a wojownicy Chrobrego wlali się do środka. Wielu rycerzy niemieckich poległo przy wejściu, ranny został dowódca, Scich. Wielu też wzięto w niewolę. Tytmar wymienia dwóch, jego zdaniem znakomitych rycerzy, Guncelina i Wizo. Zostali doprowadzeni wraz z dowódcą przed oblicze Bolesława. Ten nakazał wtrącić cieńców do więzienia. Niemcy zatem utracili całą załogę. Straty polskie kronikarz ocenił na 500 poległych. Patrząc na stronniczość Tytmara, zapewne zawyżył on tą liczbę. Gród doszczętnie złupiono, następnie spalono i zrównano z ziemią. Łupy rozdzielono między wojowników. Odpowiednią część oddając księciu, a następnie zadowolone z odniesionych sukcesów, wojsko powróciło do domu. Na wieść o upadku Lubuszy w Niemczech zapanował niepokój. Królowa Kunegunda, która przebywała wówczas w Merseburgu i ze względu na odległość od Lubuszy dowiedziała się o ataku dość szybko, zatrwożona wezwała do siebie pogranicznych możnych i nakazała im rozłożyć się wozem nad Muldą i patrolować teren oraz czekać na króla. Chrobry jednak, jak już wspomniałem, cel swój wykonał.
Niszczył potężny gród, który był niemieckim przyczółkiem wypadowym. W ten sposób jeszcze bardziej umocnił swoje wpływy w regionie. Król przybył 21 września do Saksonii. Nie zamierzał jednak organizować kolejnej wyprawy odwetowej. Przyjaciele. Rok 1013 przyniósł upragniony pokój. Powodów było wiele. Przede wszystkim toczona już od 10 lat wojna wykańczała obie strony finansowo i militarnie. Widoczna była też narastająca frustracja społeczeństwa, zwłaszcza możnych saskich, ciągle przymuszanych do wyprawiania się na Bolesława, z którym utrzymywali przyjazne stosunki, a także ludności wiejskiej, zwłaszcza tej, która zamieszkiwała regiony leżące w okolicy tras przemarszu wojsk. Bowiem za każdym razem musieli odbudowywać swoje domostwa oraz obrabiać ziemię. Życie w ciągłym lęku też z pewnością nie było dla nich najprzyjemniejsze. Ponadto w życiu obu władców pojawiły się dodatkowe trudności. Henryk pragnął korony cesarskiej, a we Włoszech dalej na wolności przebywał król Arduin. Ponadto w Rzymie doszło do zamieszek oraz walk pomiędzy walczącymi się frakcjami po śmierci papieża Jana Krescencjusza. Bolesław Chorobry też potrzebował pokoju. Sen z powiek spędzały mu sprawy na wschodzie, gdzie jego córka, wydana za świętopełka, została wraz z nowym mężem uwięziona przez Włodzimierza I Wielkiego. Książę chciał ją oswobodzić. Według Dietmara rozmowy pokojowe rozpoczęła strona polska. Wydaje się to nawet mądre. Chorobry po udanym ataku znajdował się na wygranej pozycji. Bolesław, pamiętając jak skończył się jego udział w zjeździe merseburskim, nie udał się do Niemiec osobiście. Wysłał tam swojego syna, Mieszka, późniejszego króla Polski. Miał on wynegocjować korzystne warunki traktatu pokojowego. Chorobry miał je później jedynie zaprzysiężyć. Na preliminariach pokojowych ustalono, że do spotkania władców miał dojść w Merseburgu. Bolesławowi Henryk zapewnił pełną nietykalność i bezpieczeństwo, a jako gwarancję dotrzymania umowy przyszło do Polski wysoko postawionych hierarchów królestwa w charakterze zakładników. Mieszko złożył Henrykowi II przysięgę, że strona polska dotrzyma wszystkie warunki pokoju. Poruszona została też sprawa małżeństwa Mieszka z córką Palatyna Lotańskiego Ezzona, Rychezą, a była to partia pierwszego rzędu. Przypomnijmy, że Ezon był żonaty z Matyldą, którą swoją drogą miał wygrać grając w szachy z Ottonem III. Matylda była córką cesarza Ottona II i księżniczki bizantyjskiej Teofano. Zatem Mieszko, żeniąc się z jej córką, zapewniłby swoim synom krew cesarzy bizantyjskich i niemieckich. Do właściwego spotkania doszło 23 maja 1013 roku. Zawarto pokój na następujących warunkach. Henryk II przekazał Bolesławowi Łużyce Dolne oraz Łużyce Górne jako lenno. Zawarto obustronne zobowiązanie dostarczenia kontyngentów wojska. Chorobry miał dostarczyć królowi 300 zbrojnych na wyprawę italską. Z kolei Henryk miał wzmocnić wojsko Chorobrego 300 pancernych w prawie wojennej na Ruś. Podczas uroczystości merseburskich zawarty został związek małżeński pomiędzy wcześniej wspomnianą Rychezą a Mieszkiem. Tak przebieg uroczystości opisał Dietmar. W Wigilię tych świąt przybył Bolesław, ubezpieczywszy się uprzednio przez przysłanych mu zakładników, których pozostawił u siebie w domu. Przyjęto go jak najlepiej. W samo święto Bolesław, złożywszy ręce, oddał hołd lenny. I po wzajemnej wymianie przysiąg niósł miecz przed królem, gdy ten kroczył w uroczystym stroju do kościoła. W poniedziałek zjednał sobie króla bogatymi darami, któremu złożył od siebie i od swojej małżonki i z kolei otrzymał z jego szczodrych rąk jeszcze większe i piękniejsze dary oraz z dawna upragnione lenny. Odesłał następnie z honorami i uprzejmościami zakładników królewskich. Po tych wypadkach udał się Bolesław na Ruś, przy czym nasze wojska wspierały go w tej wyprawie. Tam pustoszył duży szmat kraju, a gdy spór wybuchł między jego żołnierzami i goszczącymi pieczęgami, kazał wybić tych ostatnich do nogi, mimo iż byli jego sprzymierzeńcami. Warty wspomnieć jeszcze fakt wywiązania się z warunków traktatu. Chorobry otrzymał 300 wojowników na wyprawę kijowską. Zakończyła się ona jednak i tak niepowodzeniem. Henryk wsparcia w postaci zbrojnych od Chorobrego nigdyś nie doczekał.